Ładnie Patryk Dziczek oddala zagrożenie, ale tylko na chwilę. Już wraca na boisko Konstantin Reiner. Wrzut z autu dla Piasta Gliwice. Katranis daleko, ale też Widzew nieco wyżej ustawiony w tej sytuacji. Ale to nie udało się przejąć piłki na połowie rywala. Długa piłka do Kirejczyka, wyprzedził rywala Kamil Wilczek, stracił jednak piłkę Jorge Felix. Tam nic nie było, brawo dla pana sędziego. Brawa też dla Patryka Dziczka. Wiemy, że to jest taki pomocnik środkowy od jednego do drugiego pola karnego. Tak, ale to co teraz zrobił Dziczek było symptomatyczne. Błagał wręcz o to, żeby któryś z partnerów pokazał mu się w strefie obronnej Widzewa. Nie pokazał mu się nikt, dlatego musiał się z piłką zatrzymać. Mokwa, dośrodkowanie na bliższy słupek, ale tam był ustawiony Milosz. Współczujemy dziś Dziczkowi, Tomasiewiczowi, że ich koledzy nie wyglądają tak dobrze jak oni. Ryzykowne, to może być strata z szansą na gola dla Widzewa. Rozkłada ręce żółta Tom kartka dla mnie rzut wolny i żółta kartka dla Czerwińskiego. Sędzia nie użył gwizdka. Pokazuje, że gramy dalej. Sebastian Krasny w tej sytuacji. Sam Czerwiński jest zdziwiony, że gwizdka nie usłyszał. Ewidentnie szedł na faul, bo wiedział, że jest wolniejszy od rywala. Kompletnie nie rozumiem tego, czego pan sędzia nie zrobił. No zaraz zobaczymy z pewnością tę sytuację. Drobna awaria, ale już wracamy, my oglądamy. Jordi Sanchez kontra Jakub Czerwiński. No, dawno nie widziałem tak ewidentnej żółtej kartki. Zgodzić się ze mną? Dobrze zapowiadająca się akcja. Żółta kartka. Podwójna zmiana. I Amejo i Kapot. A teraz Wilczek. Ale znowu ten sam schemat, zagranie do prawej strony. Tomasiewicz, Mokwa schodzi do tej prawej strony, Tom Heitli, ale może teraz Tomasiewicz. To wszystko przewidywalne, schematyczne dla defensywy Widzewa, a Jordi Sanchez jest już na połowie rywala. Zagranie do środka, będzie szansa. Cały czas drybluje Hansen. Hansen! 2 do 0, ależ to zrobił rezerwowy Widzewa. 82. minuta i domykają to spotkanie goście. To powinno być zabronione, ależ z nimi zatańczył, ależ to było piękne. Cyrk przyjechał do Gliwic, cyrk rozłożył swoje namioty przy Okrzei. Cudownie to zrobili goście. Zabójcza kontra, ośmieszeni obrońcy Piasta Gliwice. Bez szans Franciszek Plach. 2 do 0, zasłużenie prowadzi Widzew. Ojojoj, ależ cudeńko. Raz, dwa, trzy, cztery. Na cztery pa zatańczył Hansen z rywalami. Jedna z najpiękniejszych goli w sezonie 22-23. Co zrobił teraz Christopher Hansen? Zatańczył, jeszcze założył siatkę wcześniej Reinerowi i mamy 2 do 0. Piękny gol Widzewa, drugi też piękny gol, bo ten pierwszy także był niesamowitej urody. Chyba piękniej zatańczył Hansen niż Sanchez na początku sezonu. Pamiętasz tamtego gola? Wtedy Sanchez też wszedł z ławki rezerwowych. Zrobił to cudownie. Wydawało się, że lepiej nie można. Można, drodzy Państwo, można. To jest